To jeszcze gorące wydanie Polka w Korei. Z pachnie drukarnią. Tak, jak się żyje w kraju K-popu, kimchi. Można tutaj dodać jeszcze swoje skojarzenia z Koreą. Każdy z was zapewne je ma. O Korei Południowej oczywiście rozmawiamy. Bohaterką naszego spotkania jest Agnieszka Klesasin. Która jest autorką tej książki i jest też autorką bardzo popularnego bloga o Korei, Pyra w Korei. Cześć Aga. Dzień dobry. Przeleciałaś sama, dlaczego bez męża, bez który jest Koreańczykiem? Tak. Bez Tedzin, dobrze wymawiam tak, to imię? Mój mąż Tedzin niestety nie mógł przyjechać. Gdyby mógł przyjechać, to ja bym go tutaj zaciągnęła do studia, żebyśmy razem siedzieli na kanapie. Niestety nie dostał urlopu, bo w Korei bardzo ciężko jest dostać urlop dłuższy niż 3 dni. 3 dni w roku? Na cały rok. Nie, no na cały rok nie, ale tak, żeby jednorazowo dostać 3 dni jest bardzo ciężko. To są takie urlopy, jak tutaj w Polsce mamy 2-tygodniowe wakacyjne. To w Korei 3 dni się dostaje. Poczekaj, czyli wy nigdy nie będziecie w stanie wyjechać na takie 2-tygodniowe wakacje? Nigdy nie byliśmy na takich wakacjach. To jest książka o wielkich szokach kulturowych, które przeżywa Europejczyk, Polak, lądując w Korei nie na tydzień, nie na 2 tygodnie, tylko na całe życie. Mhm. Przeżyłaś wielkie szoki? Ja już od początku. Po prostu wychodzę z lotniska i już są szoki. Tylko, że ja przyleciałam do Korei, coś już o tej Korei wiedząc, bo ja skończyłam... Studiowałaś filologię koreańską. Więc coś już tam o tej Korei wiedziałam, teoretycznie. Więc teoretycznie wiedziałam. Korea 70% gór, bardzo górzyste. 40 górek, pagórków w samym Seulu. No ale przyjeżdżam do Seulu, a tam wszędzie pod górkę. Wszędzie schody, wszędzie góra, wszędzie muszę się wspinać. Przeczytam ci tobie fragment twojej własnej książki. Państwu przeczytam fragment książki Agnieszki, zaznaczyłem sobie go, bo to jest o tym momencie, w którym poszukiwałaś lokum, w momencie, kiedy okazało się, że nie zapłaciłaś za akademik, musisz się z tego akademika wyprowadzić. Tak. Szuka Agnieszka lokum. Jest tak. Trafiasz do czegoś, co, jak rozumiem, ma przypominać jakąś stację. I opisujesz to tak. Ma dużo wspólnego z hotelem kapsułowym, głównie jeśli idzie o metraż. To najczęściej kilkanaście klaustrofobicznych małych pokoików na jednym piętrze budynku ze wspólną łazienką i zazwyczaj także wspólnymi łazienkami, choć bywają odstępstwa od tej reguły. W niektórych, tutaj pada trudne słowo, koreańskie. Gosiwonach, dobrze mówię? Gosiwonach. Tak. Łazienki znajdują się w pokojach. Pokoje w gosiwonach są naprawdę małe. 3 metry kwadratowe to standard. Czy to jest lek Koreańczyków na to zatłoczenie wielkich miast? 3 metry kwadratowe. Chciałbym, Ewa, żebyś zrobiła 3 kroki większe i to byłby początek i koniec twojego pokoju. I ty żyłaś w czymś takim? Tak żyją Koreańczycy tak, na co dzień? Ja żyłam tak 1,5 roku prawie, tylko że to była moja sytuacja studentki z ograniczonym budżetem. Wiadomo, że Koreańczycy tutaj starają się, żeby mieć większe mieszkania. Takim mieszkaniem, do którego dążą Koreańczycy w bloku, to jest 80 metrów kwadratowych. To ile się za takie mieszkanie płaci? To są niebotyczne ceny, to są miliony złotych, żeby kupić takie mieszkanie. A czynsz? Czynsz zależy od dzielnicy, zależy od budynku, w jakim mieszkamy. Są tańsze, są droższe. W książce podaję taki przykład. Lotte Tower to jest najwyższy budynek w Korei i tam czynsz wynosi 55 tysięcy złotych. Czy tam też są w tym mieszkaniu za taką sumę matowe szyby? Nie, myślę, że tam to takie szyby będą jak tutaj, piękne. Okay. A teraz wytłumacz, dlaczego są matowe szyby, no, proszę. Znowu mamy mały obszar, dużo ludzi, bardzo ciasno budowane budynki, więc żeby trochę zachować prywatność, dużo budynków mieszkalnych ma matowe szyby. Na przykład mleczne. My w bloku mamy takie mleczne szyby, za które nic nie przez które nic nie widać, więc one są podwójne. Więc jak się otworzy tą mleczną szybę, no to już mamy normalną, prawda, aha, transparentną, ale tak, są mleczne szyby. Agnieszka, jak dużo się pracuje w Korei? Bo to też jest taka powszechna opinia w oczach Polaków o Koreańczykach i o Korei, jako o kraju pracocholików, kraju ludzi, którzy pracują po kilkanaście godzin dziennie. Prawda czy mit? Prawda, ale to nie do końca tak, że z wyboru, że oni kochają pracować i pracują, tylko po prostu taka jest kultura pracy, troszeczkę taka nie do zrozumienia dla naszego europejskiego umysłu. Siedzimy w pracy, robimy to przy komputerze, patrzymy na naszego zwierzchnika, czy on już idzie do domu, czy nie. Wybiła 18, powinniśmy iść do pracy, do domu, a tutaj cały czas nasz zwierzchnik jeszcze coś tam na tym komputerze robi. Ja już nic nie mam do roboty, ale siedzę i czekam, no bo to tak nie wypada wyjść wcześniej od niego. Czyli szef decyduje tak naprawdę o tym, kiedy biuro opustoszeje. Dopóki nie wyjdzie szef, całe biuro siedzi. Nieoficjalnie, bo to nie jest tak, że to jest powiedziane. Przepraszam, a czy jest przerwa na lunch? Jest godzinna przerwa na lunch. Dlaczego ty posłodziłaś? Dlaczego posłodziłam? Pomidory?
Tak, a wiem, co chcesz powiedzieć. Tak, a łyżki podobno... nie przyniosłam ani... Czy to dobrze podałam? Pięknie. To prawda, że są... Koreańczycy słodzą wszystko prawie? Absolutnie. Albo Koreańczyk. Wszystko jest na słodko i Koreańczycy, jeżeli już podejmują kogoś w domu, to nie podejmą kawą i ciastem, tylko owocami. I wśród tych owoców możemy właśnie znaleźć pomidorki koktajlowe posypane cukrem. Proszę bardzo. A co ty nam przyniosłaś? To są smakołyki z Korei. Możesz ostatnio... skosztować. Wiesz co, chyba podziękuję. Ale to są polskie pomidory. Co jest na stole? Na stole przyniosłam troszeczkę smakołyków, ponieważ Korea się troszeczkę kojarzy ostre jedzenie, przemięso, no to wszyscy o tym słyszeli. Ale czy słyszeliśmy o kuchni fusion, czyli koreańskiej wariacji na temat zachodnich smaków tutaj? Więc mamy na przykład chipsy o smaku klusek ryżowych z ostrym sosem. Mamy wyglądają niewinnie. Bardzo niewinnie. Ostre? Proszę spróbować. Będzie ostro? Powinno być ostro. Dobra, trzymajcie mnie. Ale weź mały kawałeczek. Nie, proszę. Słuchaj, ja jestem twardy. No. Rozmawialiśmy. Okej, okay, dobra. No to mamy chipsy. Tutaj? Tutaj mamy takie, trochę jak krówki ciągutki, te cukierki. Aha. One są o smaku dyniowym, ale te krówki ciągutki to jest taka ciekawa sprawa, ponieważ te ciągutki daje się maturzystom przed maturą koreańską, żeby... Dusicie? Nie pij wody, co na to się daje? Dobrze, mleko prosimy. Mm. No. Przeżyję. Daje ale się ostre. Maturzystom, żeby... odpowiedzi się do nich przykleiły. A, tak. I wtedy samoloty przestają startować. Absolutnie. W całej Korei, bo nie wolno przeszkadzać maturzystom, jak zdają maturę. Tak jest. Słuchaj, powiedz tylko jeszcze, co tu jest. Kałamarnica. Tutaj ususzona? Mamy suszone kałamarnice. Smacznego, droga Ewo. A to jest ostre? To nie będzie ostre, to będzie chyba tutaj miodowy jakiś smak. Miodowa kałamarnica? Tak jest. Miodowo-maślana. Słuchaj, na sam koniec jeszcze chcę ciebie zapytać, bo od czego zaczęła się twoja fascynacja Koreą? Od K-popu. K-pop? Tak, jednak. Jasne. Dałeś listę, playlistę, to jest coś w swojej książce, to jest tak, coś, w mojej czego książce na zakładce jest playlista K-popowa moich ulubionych piosenek, więc to można sobie posłuchać podczas lektury. W sobotę jeszcze jesteś w Polsce? Jestem. Słuchaj, to włącz koniecznie w sobotę Dzień Dobry TVN i Państwa też do tego zachęcam, bo do tematu K-popu będziemy wracać.